Od dłuższego czasu nie wożę ze sobą zestawu survivalowego, bo w moim przypadku on się po prostu nie sprawdza, jest niepotrzebny jakby, bo nóż, krzesiwo, latarkę, takie rzeczy zawsze mam ze sobą gdzieś indziej schowane, ale zawsze zabieram ze sobą zestaw survivalowo-naprawczy, że mogę naprawić kiepską sytuację albo naprawić sprzęt, i o tym w dzisiejszym odcinku właśnie Wam opowiem, co tutaj powinno być, co mam i jak to działa. Zestaw naprawczy przenoszę w pokrowcu pod zestawie survivalowym Beara Grylls'a. Kiedyś miałem ten zestaw, który ogólnie standardny, ale kilka rzeczy z niego się przydaje jako zestaw właśnie naprawczy, jak chociażby pokrowiec. Łatwo go znaleźć w plecaku, bo jest oczojebny. I tak, co mam w moim zestawie naprawczo-survivalowo-ratunkowym? Mikro apteczkę. Apteczka, która mi w zupełności wystarcza. Czyli kilka plastrów, jakiś środek tam przeciwbólowy, patyczki do uszu, których się nie powinno niby używać, ale to można do wielu rzeczy wykorzystać, i rękawiczki gumowe do różnych rzeczy. Albo żeby się nie upierdzielić naprawiając na przykład kuchenkę wielopaliwową, albo żeby się nie upierdzielić jak kogoś ratujecie. Więc taki zestaw mój. Kolejny element, to jest element już właściwy, naprawczo-ratunkowy, w takiej tyczce gumowej. I w środku mam tutaj sznureczek, trochę linki, kilka metrów. Jakaś taka zwykła linka, jak do prania praktycznie. Lekka jest, ale żeby naprawić coś, nie wiem, sznurówka pękła, linka, gdzieś tarpa trzeba coś podreperować, odciąg jakiś wymienić, lub po prostu potrzebna jest linka do czegoś, żeby, nie wiem, wysuszyć nawet gacie, to mam zestaw taki, w zestawie trochę sznurka, więc wtedy nie jestem w czarnej dupie tak zwanej. Zestaw krawiecki. Zestaw krawiecki składa się z różnych nitek, igieł, agrafek i takiego urządzenia do nawlekania igły na nitkę. To się przydaje wiadomo do czego, tak? Dziurę zrobiliście sobie w spodniach, w kurtce, w śpiworze, coś, i trzeba zacerować. Więc jeżeli mamy taki element, który należy mieć w każdym zestawie naprawczym, należy też umieć się nim posługiwać, więc trenujcie w domu, przyszycie guzika i tak dalej. Kolejnym elementem, jaki tutaj mam, jest łatka, taka łatka do materaca, więc jak przebijemy czy coś, łatka jest, i klej. Klej możemy nie tylko przykleić łatkę, ale na przykład też załatać jakiś szef, który się odkleił w namiocie, w tarpie i tak dalej. To jest bardzo przydatna rzecz. Co ciekawe, jak macie pęknięty palec, możecie rzucić tam trochę kropelki. Bo to sklei i całkiem dobrze się potem goi, ale u niektórych się gorzej goi, ale z braku laku lepiej kropelką niż się wykrwawić z palca na przykład. Kolejnym elementem, jaki mam, jest zapalniczka, zwykła zapalniczka, ale owinięta taśmą taką jak duct tape, bo duct tape się przydaje do naprawiania dziur, naprawiania przebić, naprawiania wszelkich różnych w sumie rzeczy, tak? Tym naprawicie wszystko. Pali się też dobrze, więc w razie co możecie go użyć jako podpałkę, jest to nieekologiczne, ale działa. I w razie co fajnie się sprawdza jako opatrunek, przynajmniej mi, bo można sobie zawinąć. Kolejnym elementem, już trochę bardziej survivalowym, jest kilka zapałek sztormowych, które nawet mokre będą się paliły. W razie W po prostu, żeby móc odpalić. Mam też, jest też prezerwatywa, którą idealnie nadaje się do zabezpieczenia sprzętu przed wodą, więc na przykład jeżeli nie macie worka przeprawowego, a musicie wejść do wody, lub leje, lub coś się stało, możecie telefon, aparat wrzucić w to, zawiniecie, bez problemu się zabezpieczycie przed wodą. Też można w razie W przenieść w tym 4 litry wody, bo to mniej więcej 4 litry wody mieści, co jest niezłym wynikiem, więc w razie w sytuacji survivalowej nie jesteście pozbawieni opcji przeniesienia wody z A do B, a ostatnio w Polsce jest susza i będzie coraz gorzej, więc survival pustynny i taki w warunkach suchych, niesprzyjających życiu, będzie coraz częstszy. Więc jest to zabezpieczenie w wielu, wielu aspektach, które warto ze sobą mieć. Mam tu jeszcze trochę nici, takiej dratwy, jak do szycia w skórze. Ją można wykorzystać na wiele sposobów, jako cienką linkę, jako
nie wiem, z braku laku w sytuacji survivalowej jako wnyki, bo jest bardzo mocna, lub też do szycia rzeczy, gdzie potrzeba większej wytrzymałości niż taka zwykła nitka, dziura w gaciach po prostu, nie? Więc tego trochę tu jest. Mam tutaj też waty trochę. Wata się nadaje do wielu rzeczy, do wielu po prostu, to każdy wie do czego. Drut miedziany nadaje się do naprawiania wielu rzeczy, też na przykład do zszycia niektórych elementów sprzętu, który pękł, do naprawienia rzeczy w kuchence i tak dalej, co warto mieć. Małego multitola Lettermana, który mamy kombinerki, nożyczki, śrubokręcik, kopilniczek i otwieracz do butelek. Dzięki temu jestem w stanie naprawić wiele rzeczy. Naprawiałem tym wydech w samochodzie kiedyś. I jeszcze mam tutaj metalowy karabol, który się zawsze może przydać do czegoś, żeby coś podwiesić, coś wciągnąć i tak dalej. Więc to taki mój zestaw, który jest naprawdę malutki, leciutki, a potrafi uratować tyłek w wielu sytuacjach turystycznych. Mi to w zupełności starczy. Czasem jak używam kuchenki wielopaliwowej, to dodaję na przykład jeszcze jakieś tam igły specjalne do przebijania, przeczyszczania dyszy i tak dalej, dyszę zapasową, coś takiego. Ale to już jest rozbudowanie tego zestawu w stosunku do sprzętu, który zabieram. To jest zestaw podstawowy, który nadaje się zawsze do użytku i taki minimum, które ja uważam, które zawsze warto mieć ze sobą. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś pomysły na inne filmy lub chcecie pokazać swoje zestawy, to komentujcie, gdzie chcecie, a my będziemy realizowali materiał dla Was, bo w końcu jesteśmy dla Was. I lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i tak dalej, nie? No, to do zobaczenia w kolejnym odcinku.